if it's no traffic jam. Yes. Yeah, so. Five 15 from Arna. Yes. Is what? Ah, okay. So you have to drive the white one. Yes. 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 So I'm driving. I'm driving now to. Yes. But okay, but I have to. We have to change with the black bus, right? Okay, and so then I will be using the black bus now for the rest of the days. Okay, okay. So okay, tell them to fix the front foggy you know problem. Maybe they can do it. I don't know. Okay, okay, yeah. Okay, so, yeah, so I'm, yes, yes, I'm going as soon as possible, but I cannot drive too fast because it can be slippery, so you know, but I'm going. Okay, so he's waiting there, right, at the bridge. Okay, okay, see you, thank you, bye. The tunnel in Coldwate, so hopefully there is no traffic jam, so I will be there soon. Hello. Ah, okay. No jadę, niedługo będzie, słyszysz mnie? Halo. Dobra, no to jadę, czekaj. No. Wysokiaro.
Dobra, Diana. Modzioja. Nie, zaczekaj. No. Bo jest bardzo późno, ja już nie zdążę. No to co zrobimy? Ja nie wiem. A o której jest ten, masz odjazd? 4.30. Która? 4.30. Ale skąd? Z... Arna? Nie, nie Arna. Z powrotem po starej drodze. Powrotem po starej drodze. Czekaj. Radal, jak on tam nazywa się? Czekaj. No w ta stronę, stąd jest 12 km. A ty... W stronę Letnisku i potem po starej drodze, tak jak są. A, bo ty jakichś ludzi prywatnych masz jechać? Tak. A, no to poczekają chwilę, Osteń zadzwoni tam do nich. To ja, czekaj, ja zadzwonię do Osteina. Ja tylko rozmawiam. A, to rozmawiam, dobra. No ja szybko jeżdżę, my tu zaraz jak tylko pojedziemy, to nie, jedziemy. No szybko. My nie pojedziemy, to cały czas trafi. Nie, ale później tam będzie dwa pasy i później tam szybko, szybko jedziemy. I potem tam będzie z powrót na ten Volvo Service i tam będzie korek. A tam będzie korek? No. Stąd 40 minut. Nie, może będzie szybciej, zobaczymy. Nie, nie, nie będzie. Ja już wiem naprawdę. No jak u ciebie? A, no ja lecę do Polski 13 grudnia. A 13? No. A ty będziesz dłużej, czy też lecisz? Nie, ja 10. A ty 10. No bo tutaj jeżdżenie jest chyba do 9. 9 grudzień chyba, ostatni dzień. Te wiesz, ten pociąg. Ja chciałem wcześniej, ale już, wiesz, kupiłem tak, no to już poczekam te kilka dni. A nie wiem, kiedy wrócę, nie wiem. Oni coś mówili, że będzie jakaś jazda na Tromso, jakieś tam Rovaniemi, Finlandia, coś, ale ja nie... Ale oni nie mają autobusów. Nie mają. Nie ma na czym jechać. A... Nie jednego nie ma. Teraz będę jeździł tym czarnym, a w tym czarnym to nic nie widać. Rozumiem. Teraz jechałem niedawno, ludzie napisali dużą skargę. Bo nic nie było, musieli mi czyścić szybę. Wiesz, ten fog. Wiem, ja jechałem też. No, tam jest problem z tym czarnym autobusem, a ja teraz mam tym czarnym jeździć. Tam nie ma problemu z autobusem, tam jest problem z... Filtr może tu coś. Ja im mówiłem jeszcze, jak oni wzięli ten autobus z początku, że trzeba zmienić wszystkie filtry na dachu też. A oni tego nie wolno. A oni... A drugie... Nie, ja nie wiem. Może pieniędzy nie ma. To nie ma pieniędzy. A może i nie chce im się. Nie chce im się, tak. Albo czasu nie ma. Czasu nie ma. Bo szybko trzeba jeździć. Samochód, autobus musi jeździć. A potem autobus z tydzień stoi i nic z nim nie robi. Bo miesiąc na warsztatu też nic nie robi, co będzie zrobione. Wybaz to nie działa i w tym nie działa. Jest zimno. Tutaj też zimno. Tu nastawię na maksimum, a pokazuję 6 stopni. Nie wiem, tam z tyłu ciepło jest czy nie. No i ta klapa z tyłu tam, bum, 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 bum. A no to tak, nie, to tam jest coś strasznego. No, ale tu nastawię maksimum. O tu, maksimum, nie wiem ile tu jest, 25 stopni czy ile. A pokazuję. 28. 28, no, a tu pokazuję 6, 10. Nie, jest to z tym normalnie. A 9, 9, to w tyłu jest ciepło, a w przodu. A tu zimno. A tu tak, nie. Tam, w 9.9. A tam, wiem, 9.9, no. Tam, tył normalnie działa, a przód nie. Tył normalnie, aha, przód nie działa. Tam jest zimno. Tam znów słabe były akumulatory, oni powinni wymienić. Baterie. Alternator zmienili? Ja nie wiem, on miał być w remoncie tam, w warsztacie miał być. Ten autobus, nie wiem, czy on jest w warsztacie, no, czy... Teraz on jest na Volvo w warsztacie. No, a teraz ty jedziesz po niego. No, to jedzie po no. Ten Volvo. To powinni zmienić baterię i alternator. To przede wszystkim. No może bateria nie jest słaba, po prostu alternator nie ładuje tyle, ile ma. A, no może. Tego nie starczy jednego, bo on odłączył wszystkie systemy, potem wszystko nie działa. Nie działa air condition, klimatyzacja, przecież tam... No tak, takie rzeczy nie podłączają się, potrzebuje dużo. Przyjeżdżasz później z powrotem? Nie wiesz. Nie wiem, ile ja mówię, to masz powiedzieć, ty masz pracę, nie masz pracy. Ty co myślisz, co nie myślisz, jakie to sprawy będą, nie będą coś zjechać. On nic nie wie, oni nic nie wiedzą. Wiesz, to
Ja jutro mam mieć wolne, niedziela wolne. Nie wiem, czy jutro może coś będzie, nie wiem. No zobaczymy, nie wiem jak to będzie. Oni chcą jeszcze więcej kierowców, więcej autobusów. Ja to nie wiem. Jak... Oni potrzebują dobry menedżer w ten czas. Tak, bo oni nie. Oni, u nich jest bałagan. Który będzie. Który zmoże wszystko. Ja teraz już. Jak to tak? Po prostu twoje samochód stoi. A ty kluczy zabierzesz sobie. Ja to dzwonię dzisiaj już rano. Znaczy mam jechać 3 godziny tam. A on kluczy nie zostawił do samochodu? No i potem mówię, to ty przyjedziesz. Ty wezmiesz, a ja mówię, ty chcę. A to ja też w autobusie jadę tam odbierać ten czar. No to. A ja w domu siedzę. Ty powiedz, pojechali, bierzę ten czar. Potem pojedziesz sobie na drugi masz, to bierzesz. Tam. No. Pojechali, zrobię, co, jakie sprawy. No. Nic nie robią, czasu nie wiem co robić, jedzą sobie po prostu, zobaczmy. A tu jakieś głupstwo cały czas. Póki pracujesz, wszystko normalnie. Jak tylko początek pracy, od razu jest problem, od razu. I każdy raz, jak coś z jakąś tam ma zrobić, jest problem. U nich bałagan jest. Dobry człowiek, ale jakoś. Ja się mówię, jeżeli ty nie możesz sam załatwić wszystko, to nie zapytaj, ja powiem tobie, jak zrobić. No tak. Milczy wtedy, bo wiesz, nie podoba sobie. Może jemu nie podoba się, że ktoś będzie mu mówił, co robić. No, jak normalny, to on rozumie, że czego. Ja pracowałem w Flibus Bergen, to taka prywatna firma tu była w Bergen. To mówię do tego kierownika, zrobić tak i tak. Nie, mówi, ty nie jesteś tu od myślenia, ty jesteś tylko od jeżdżenia. Tak. Krótka piłka. Tak. No zjeżdżaj, Franuś. Nie, nigdzie nie jedzie. Trzeba rozumieć, widzisz, pierwszy, że jedzie Toyota, a tu jest Lexus. I tu jest dwa problemy. Jedna dużo większa od drugiej. Ty wiesz jak tam wjechać do Volvo? Czy nastawić nawigację? Nie, nie się powiem. Jedzę na stronę Kancelarii. No wiem, tam na Osan. Tak. Tam będzie duży korek. Tam będzie siedzieć. Ale my może pojedziemy przez rondo. No to powiesz mi może jakiś krótszy. Nie, nie, to ta sama droga, tylko nie nawiodą z drugiego pasu, a z pierwszego pasu do ronda. Potem od razu do tylnego i po prostu pojedzę. To mi powiesz co i jak? No, pojedzę jak w stronę Arny. Arny, dobra. I potem pokażę gdzie na tym miejscu. Dobra. Chcesz jogurty? Mam dużo jogurtów. Nie, nie, nie. Nie, nie chcesz? Nie, nie. Nie używasz? Nie. A ten, Andrius nie przyjeżdża? Nie, nie. Bo on pojechał wcześniej, nie? On pojechał wcześniej. Ja powiem, jest tak, w liceum mają takie. Każdy człowiek w głowie ma swoje tarakany. No tak. Ja mam i Andrius ma jakieś problemy. Tak, każdy ma swoje problemy. Rodzina jesteście, kuzyni, nie? Tak, tak. Bo ja nie rozumiem, co on myśli sobie, jak on sobie ten świat widzi, wiesz. On niezadowolony, jak ja wszystko widzę, tak, ja myślę. On chce mnie też nauczyć, jak ja mam żyć. Nie, jak
Niech on siebie uczy, a ty siebie. Nie, on wszystkich może uczyć. To jest taki problem. Teraz nam też zmienię. A, zmienię, no. Tak, może tak. Już teraz. A nie, bo ja mówiłem, że ja jadę już... Ja rozumiem, ale nic nie rozumiem, co ty jedziesz, co ty jedziesz. Ja to rozumiem angielski, no normalnie. A, nie, przez telefon ciężko. Nie, nie jest ciężko, ja mogę od razu liczyć, z jakiej strony człowiek jest w rozmowie. No tak, ja popracowałem z ludźmi z całego świata. Aha. Jak rosyjskie ludzie rozmawiają z Polaki, tak? No. Litwiny, z Latwii też. Od razu słyszę, że nie z Latwii. Amerykanców, Australijców. Aha. Brytyjczyków. Wszystkich. No, Francuzy, Niemcy i Italiancy rozmawiają. To bardzo proste. Oni nie rozmawiają. Oni od razu mają tam swoje ludzie. Ja nawet i norweżki troszeczkę rozumiem, ale nie za bardzo. Nie wiem, czy ja chcę jak uczyć się, czy nie. Aha. Tak jak się... Nie. No, norweski dobrze się nauczyć. Wiesz, ja nie chciałem się uczyć norweskiego, bo ja dobrze znam angielski. Moja żona jest angielskojęzyczna. My w domu po angielsku rozmawiamy. I wiesz, ja tak jak przyjechałem tutaj do Norwegii, to mówię, po co mi ten norweski? Niech oni ze mną gadają po angielsku. Ale wiesz, jak się jeździło autobusem z Norwegami, a jeździłem też i komunikacja miejska, to wiesz, to trzeba było norweski, nie? No tak, pytałem już różne pytania. Wiesz, ja ten miesiąc teraz jak pracowałem, ja rozumiem, jaki czas, jakie wszystko, bo nie wiem, tak, nie mam takiej potrzebności, żeby uczyć. Tak. Ja on the way, nie wiem.
Stop. Teraz jechać do tego miejsca, gdzie mam dobrać ludzi. Aha. No to ten, Rodal, no to tędy pojedziemy. Znarne. Patrz teraz. No, co, ja sobie wezmę tu. Jak to się nazywało? Nordę? Aha, wszystko wstało. No, ja poczekaj, podaj mi. No, patrz, wszystko wstało. Poczekaj, ja sobie wezmę u siebie. No, poczekaj. Tylko powiedz mi, jak to się nazywa. No nie mogę, bo teraz wszystko wstało. Aha. To zły. Poczekaj. W drugim miejscu ja mam zdjęcie. Nord coś tam. No. Nord Ostdalen 25, tak? Nord Ostdalen. Tak. Okay. Ja też myślę, że może z tej strony teraz już nie wiem, z tej. Bo tam na tym będzie też duży trafik. Z tej strony, a może z powrotem. Nor. A, źle napisałem, poczekaj. Nor zdaje, tak. Ale jak to tak? Norda. Nor zdaje. Nor to zdaje. Dobra, przepraszam. 25. To będzie tu, zobacz, no chyba tu. Chyba tu. Okej. No, to może tak, co? Nic. Poczekaj, już zobaczymy. A, czekaj, muszę... To tam przez Arna jest dalej. Dalej? Przez Arna? Tak, mam jakieś 80 km dalej. Czekaj. On mi pokazuje 21 minut. No to... No to i pojechali. Co my zrobimy? A, musimy zawinąć i jechać z powrotem tu, no to chyba. Tak, bo tam jest dalej. No to jedziemy tu. Dobra, już. Jedziemy. Teraz Ojśton pojedzie tam. No, on pojedzie tam? Czarno. A, zabierze ich, tak? Skanie. No nie zabierze, będzie czekać na mnie. A. Weźmy ten, bo on potrzebuje tego. A, tego? A ja też mam jeździć dzisiaj. Nie. Wiesz. Z drugiej strony jestem tak zmęczony, tak? Burdy ruch. No taki burdel jest, nie? No to tak, nie. Nic niepoukładane. Nie. Bardzo tak muszę. A tak tak. To nikt nie. Tak. Teraz już. Tak, tak. Jezus, powrotem. Zielone. Tylko zielone. Jedziemy. Tam będzie trafik na ten. Oj, Denmark Plac. A, no. Ta. A potem może i normalnie. No i cały czas są problemy. Cały czas stres. Stres. A ten 9-9 wolno cały tydzień stał na... Na warsztacie? Nie na warsztacie, ale kolejki. Gdzie? Może kto pracował i mówił, ale codziennie stał. A. Gdzie stał, mówisz? Koło Ikei. A, koło Ikei? Tak. A to ten, jako Ikei to ten, to Steinar. Tak. Bo on tam zawsze stawia ten. Tak.
dlaczego wtedy nie można było jako na warsztat zapędzić? A no właśnie. Spróbować coś co zrobić. No. Brak organizacji. No tak, tak. Słaby management. Nie ma managementu dobrego. Zarządzania firmą. No tak jak teraz. Jedziemy, teraz wracamy, teraz to. I wszystko jest za późno. No. To jest problem. No dobrze, wracamy, bo autobus nie naprawili. No dobrze, to może być. A nie naprawili? Nie naprawili. Ale to nie mógł zadzwonić wcześniej i zapytać? Nie mógł. Tak trudno było. A. Ja jemu mówię, że jak jeszcze czekałem na ciebie, to mówiłem, to ty masz przemyśleć jakiś drugi plan, bo jest ten plan niedobry. Może zmienić autobusa, może zmienić kierowcę, tak? Daj mi ty mnie druga praca. Ja mogę pojechać tam, mogę nie jechać tam. No tak. No i jaka różnica? Ja mogę tutaj pracować, coś z drugiego robić, tak? No. Nie jakie różnice, tak dobrze i tak. Czy tak drenie i tak drenie, tak? Czy dobrze tak i tak dobrze? Bałagan, chaos. Ja też w lato czasami gdzieś jechałem, później trzeba musi wracać. Ileś kilometrów daleko. Przecież to pieniądze dużo. No tak, to pieniądze dużo. Czas. Czas. Twój czas, mój czas. Możesz sobie już jest odpoczywać. Nie, ty jeszcze jedziesz, bo coś się nie tak zło. No. A to on jedzie tam, tak? Teraz? On teraz jedzie tam z Kami. Aha. W Skanie też jest tam duży problem z tym fogiem. No, z tym oknem na przodzie. Problem. Tam ranie pracował tam przednie ogrzewa cykla. No, o tu elektryczny. Tak. A teraz już nie działa. Nie, już nie. Może bezpiecznik, fuse, nie wiem. No, zdaje się, że nie. Jest jeszcze jedno problem, że na tej Skanie nie działa termostat. Wiesz, na silniku, że w tym miejscu, gdzie on ma utrzymać ciepło w silniku, tak? A. I on nie działa. I wtedy jest drugi problem, że wybasto nie działa. A, no tak. I ty masz zimę. Ten panel tu, on czasami działa, czasami nie działa, ten elektroniczny. Wiesz, ten do odgrzewania. On czasami naciskasz i nie działa przyciski, nic. Nie, on tak jest w domu. Tam trzeba ustrożność. Ja pracowałem na takim autobusie. A to ty? Ja bardzo niedrenie ich wiem. Ja cały jeden sezon pracował i tam był autobus 3 lata, prawie nowy tam. Ale wszystko było to samo. Mam tylko prawy pas. Może jakoś pojedziemy, zobaczymy. I tam też było, ale wiesz, tam jest różne kombinacje tego, jak możesz tam utworzyć, to włączyć, tak. Tam można z tym tak żyć jeszcze. Ale jeżeli wybasto działa, jeżeli wybasto już nie działa, jak w tym autobusie, to ty już nic nie masz. Tak, i zimno, ta szyba cały czas zimna. Tak, tak. I trzeba... No tobie trzeba, żeby ona była gorąca, bo tego nie ma. I jak ja mówiłem na tym Volvo też, to no, dlaczego wybasto to naprawisz? A to nie jest priorytet. Ja mówię, jak to nie? To jest, jeżeli ludziom zimno, to jest największa priorytet. No. Tym pasem niedobrze nie jest. Nie, ale ja potem zmienię. Zmienisz? Tak, tak, tylko ja tutaj, wiesz, podjadę, pociągnę do góry. Bliżej. I teraz zmienię. No ty wiesz, Bergen lepiej szybiali. No ja tu 10 lat żyłem to. I tam dalej później zmienimy. Pociągniemy tym pasem do góry. I tam zmienimy.
Dobra, to teraz my mamy czas. Tak? Teraz już nie mamy. A bo której tam masz? 14, druga, trzecia, nie, 4:30, tak? Czy... No za godzinę prawie. O, to dużo czasu. Teraz dużo czasu. Spokojnie. Jeżeli w tą stronę jechali, bo to nie ma czasu. No. A w tą stronę jest, no. To ja co jemu i mówił, że ty masz zmienić coś, bo ten plan nie jest dobry. No. On zadzwonił na Volvo, tam widzieli, że nie ma. Teraz zmienił plan, bo dobrze. Czekaj, dobra, czekaj, tam gdzie jedzie. Dobra, zmienimy tu. Aha. Teraz już my mamy bardzo dużo czasu. No ja mam, ale czekaj, to ja pojadę, nie wiem. Czy ja pojadę, czy jak będzie, autobusu nie ma, ja nie wiem co będzie. Bo ja jeszcze mam pracę też. A mamy tylko dwa autobusy, a są trzy potrzebne, tak? Ja nie wiem, czy... To ja nie wiem. Zobaczymy, jak on przyjedzie. On już jedzie tam, tak? On ma jechać też. A ty o której godzinie? Ja 5:30 na Arna. O, ty też. No jeszcze mam czas. Masz. Mam czas. Tylko, wiesz, nie wiem, czy autobus będzie. No to będzie. Bo wiesz, ty bierzesz jeden autobus, on bierze jeden. Ja znajdę, gdzie pójdę. Jeszcze jeden. Oni cały czas mówią, tak, tak, będziemy kupować te autobusy. No i co? Kupili jeszcze. A jak kupię, to trzeba naprawić. A to powiedzieć, nie, nie chcę. Tak, pojedziemy. No pojedziemy, tak. No ale oni kupują autobusy, stare dziady. Zobacz, kupili ten autobus, ten srebrny. Ten, wiesz, silver, nie? Ale nie jest dreny. Co? Dobry autobus jest. Dobry? Dobry. No ale stary, 900... No stary, to stary. To ale jeździ. Ale on czekaj, jest... nie, może tak będzie. Wiesz. On jest dobry autobus. Tak? Ja... podoba się. Jego trzeba no, troszeczkę odłożyć ręce. Tam zmienić to, jeżeli tam jeszcze jedna trąbka taka postawić, żeby ten dym nie szedł w środek, tak. Tylko że on wiesz, on jest ten Euro 4 chyba. No to jest problem. No, tak. Bo teraz już potrzebne Euro 6, już Euro 5 to jest problem. Tak. Chyba że on tylko będzie tak tu wiesz, po Norwegii jeździł. No to po miejscu, to może jechać, ale nie ma sensu to trzymać tylko do Norwegii autobus, bo to jest głupstwo. Bo to co? Głupstwo. Bo jeżeli ty masz teraz Euro 4, tak, potrzebujesz, masz pracę na Euro 6. No. I ty nie możesz używać, co ty masz, to ty masz problem. No. Ty masz zmienić jego do Euro 6. A firmy wymagają teraz i Euro 6. Możesz jeździć po Norwegii, ale oni ci powiedzą, masz mieć Euro 6 autobus. No i nie pojedziesz. No mogę tak powiedzieć, ale wiesz, jak nie ma na czym jechać, czy cena będzie dobra, to pojadą. To pojadą, no tak. Ale wiesz, jak autobus jest stary, jak ten 97? 96. 6, fajny. Lucjan, on ma imię też. Lucjan. Ty, ale po co reklamę wydali 10 tysięcy koron? Na te literki, wiesz, te srebrne. Ich nie widać w ogóle. Srebrny autobus i srebrne literki. To jest bardzo interesujące. I jeszcze 10 tysięcy koron. To ja bym wolał te 10 tysięcy koron wydać w naprawę tego autobusu. A reklama nie musi być. Reklamy mogliby zrobić takie magnety, wiesz, taki magnet. Że naklejasz, robić na przykład runway i tak, tap, plac, wiesz, możesz odebrać, wiesz, zdjąć, wiesz, założyć to, takie magnesy. Ale Volvo nie całe jest z metalu. A. Z aluminium też. A, i by nie przykleiło się. Niektóre części. Czekaj, zmienię to plac. Robię szybciej, może. Ja to bardzo dobrze wiem, bo pracowałem w Oleksu i... Gdzie? Volvo? Oleks. A, Oleks i tam były te aluminium. Tak, tak. I... Edwin nas mówi, o to ja zamówił takie te magnety, patrz jak będzie ładny teraz. A tu klap nie spada. Ja,
Polak jeździł na Globusie, spotkałem go. Tak, tak. Teraz oni mają. On ma 100 euro dziennie plus napiwki. Plus na co? Napiwki. Napiwki to te, tipsy. Masz ten, albo 350 zł mają dziennie, albo 400 zł dziennie, albo 100 euro dziennie. To różne. Nie, to tam ludzie z całego świata. A, z tego świata. Bo u Koreańczyków masz 40 euro dziennie, a u Chińczyków masz 2 euro od głowy, od człowieka. Tak, nieważne, to dzieci, nie dzieci. No i jeszcze jak przywieziesz sobie wodę z Biedronki, z Polski, na przykład te, wiesz, te najtańsze te, to sprzedajesz po 2 euro za buteleczkę. No tak, ja też właśnie. To jeszcze masz zarobek z wody. No, z tą wodą to nie bardzo. Nie wiesz co, nie. Dobrać, Koreańcy piwo lubią brać, to piwo już 3 euro za pół. Piwo? Tak, tak. Koreańcy dużo piją. Czekaj, my proste. Dużo piwa piją? Nie tylko piwo, tak. Ale to mogłeś kupić dużo piwa? Bo to wiesz, jak tu przyjeżdżasz z zagranicy, to dużo piwa nie można. No tak. Ale to nie sprawdzają chyba. Sprawdzają wszystko. Sprawdzają? Tak. Ale machają ręką. No wiesz, przychodzi ten na granicę, mówię, Norwek, piwo jest? Ja mówię, jest. Mówię, cygarety są? Są. On mnie pyta ile? No. On pyta, czy jest? No. Tak. On mówię, łódka jest? Nie, mówię, whisky jest. Łódki nie. Aha. Patrz, jest? Ja mówię, wino nie ma, ja nie używam. On śmieje się. Mówię, a ile jest tego piwa? A ja mówię, nie wiem. Trzeba liczyć. Trzeba liczyć. Bo tam w tym chodniku. No tam. A jak... tu miałeś chodnik? Tak, tak. Nie, nic nie chowane. Nic. Aha, tylko tu, no. Aha, a whisky. A whisky na scenie, wiesz, bo ja z promu przyjechałem. Aha. Z tym DBS-u. A whisky jedną miałeś? No tak, tak. A papierosów? A papierosów ile? No 10. Tak. A jeden pakiet, tak, duży. Tak. I nic, jedz sobie tak. Mówię, a jeszcze drugie pytanie. A ludzie bagaż zostawili? Zostawili. A mówię, a co tam? A ja mówię, ja nie wiem. No po prostu, ja nie wiem. No. Ja się nie sprawdzę. To mówię, to możemy na rentgen ten bagaż? No możemy. To ja wszystko wyładował do rentgenu. Aha. Przypuścili przez rentgen. Aha. No i już jechałem dalej. Ale coś im... Nie, nic. Nic. Nie. Nie sprawdzę co. Coś co zobaczył, nic nie zobaczył. Nie. Bo Koreańcy drugi raz... ja bardzo dużo skręcam. Co? Może jakie 3 lata. Aha. Są 4 może. W samym początku, ale drugi raz on przychodzi, jeden ten bagaż jest bardzo ciężki. O! On po prostu tam 50 kg. Ojej! No tak, bardzo ciężki.
Tak. Koreańce, przywieźli wódkę z Korei. Swoja koreańska wódka. Plastmasowe butelki. I pełny ten wódki. Same wódka. Tylko wódka. Ale jaja. I to wiesz kiedy. I on wiesz dla ludzi. O. Jeżeli oni zapytają, my chcemy wódki, on weźmie im tam. Tam. Ale to celnicy sprawdzali wódkę? Wiesz, jak na całym... Może w ten raz i nie było, ja, no, musi być nie było, może bo oni, już, jeżeli cały bagaż tego, to oni by zapytali, co tu, komu tu należy. Tak? A, ale kontroli może nie było? No, może w ten raz nie było kontroli po prostu. To on tam miał z 50 litrów wódki? No, nie wiem, to nie jest jeden raz, to tak, jaki git przyjedzie, to drugi git ma cały ten bagaż. Drugi raz tam jest. Ale ja. Może teraz już mniej, ale to 10 lat temu. Ale ja. To tak było. I mnie nie raz, i potem. No wódka wiedzisz, już wiesz, jak wiem, co tam jest. No tak. To bardzo dobrze. A ona taka, że jej pić nie można. Ja nie wiem, próbował ty tak? Z rysu tego. No, taka gówniana. Gówniana? O, ja nie wiem co. Aquavit to jest bardzo dobry. Tam on jest, ta wódka 20 stopni. A, 20 tylko? Tak. Procent? Tak, tak. Bo mało. Mało, ale im starczy. Im starczy, uchlają się. Koreańce malutkie to, szybko się uchlają. Tak, tak. I ona, no bardzo, ja nie mogę, ile już dostawałem potem jeszcze. Tobie, no bierz tobie, proszę tam, no jak gipsda, ty jeszcze podobało się jak ty pracował, to jeszcze co z góry tam. No fajnie. Nie, to wiesz, to jest normalnie. I ja już potem ta wódka to po prostu już no, nie wiem, on oddał spróbował, nie spróbował. Ja nie wiem, tylko może jaki jeden człowiek pożanił, że tylko możesz powiedzieć, że za to dobrą. Czekaj, aha, my tu jedziemy gdzieś. Ja nie wiem. Czy ja wiem, ja tutaj patrz, tu w prawo. A jest, widzisz, Nordas Dalen, widzisz tu. Nordas Dalen. I poczekaj, tam jedziemy. Tam w lewo. Nie, jeszcze. Jeszcze. Tam na dół. Na dół musimy. To było ile? 25? Tak. 25. No to lepsze pieniądze były tam, jak jeździłeś. Uś, no to ja, jak mówiłem, a potem z tym z Globusem, ja 4 sezony z nimi pracowałem. Tylko z nimi. Co, tylko zimy jeździłeś? Tak, tylko z nimi. A tylko z nimi? Tylko Globus. Czekaj, tu chyba. O, chyba tu, tak. Dobry. O tu. Jest, 25, widzisz? Aha. Tylko czekaj, ja tu muszę, nie wiem, coś... Normalnie to trafisz w środek, potem gdzieś się tam... Poczekaj, ja tu zawinę. Tam 10 stąd, to jedzę. Pojadę... Albo tu stanę. Gdzieś się tutaj w prawo, potem z tyłem... Czekaj. Myślę. Tu stanąć? Czy może jechać tam, dookoła? Nie wiem, czy zawinę, poczekaj. Może zawiniesz, starczy. Czekaj. A, tam już jest, to jest. Ale to nic. Nie za bardzo. Nie za bardzo, ale to nic, coś wymyślimy. My z tym Globusem to, jak mówiłem, to najmniej to 100 euro za dzień, a jeżeli normalna grupa, to 200-300. A nie chciałeś już z nimi więcej pracować? Wiesz, już nie. Bo wiesz co, ja gadałem z tymi Polakami, co oni mi mówili, że mają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Nawet jeden powiedział mi, że ma 26 tysięcy. Ja nie wiem, co to na euro. No to czekaj, na euro... Nie wiem, no bym musiał przeliczyć. No tak. No ale tak, czekaj, no z 5000 euro może miał. No. To dużo miał. No to ja też, ja miał, ja tam dopowiem 6-7 tysięcy. A, no to tamten miał, czekaj. No to nie, tylko że wiesz co, oni mówią, że tam się dużo jeździ. Są duże pieniądze, ale dużo trzeba jeździć. No ja za dużo nie mam, no moje te tripy były takie. Ja, początek był z Kopenhagiem. No. Potem ja jechałem pierwszy dzień. Przez całe Danię, nie na pierwszy dzień to jest tu po Kopenhagi. No.
3 godziny. Wieczorem odebrał się do hotelu oczywiście. Potem drugi dzień jest przy zdanie, a potem prom do Göteborgu i przyjeżdżasz do Oslo. No. To był może... No nie sam drugi dzień. Potem z Bergenu... z Bergenu. Potem w góry jedziesz po Oslo. No. To wracał, potem masz taki drugi dzień. No to no tam był drugi dzień. Do Bergenu przyjeżdżał. No. W Bergenu dwie noce. Aha. Potem już Bergenu, Fagernes. No. Potem z Fagernes, Karsztat. Tu będę stał. No, jak przyjedzie Oysten, to on nie zajedzie. A, nie zajedzie? Nie. To czekaj, to do tyłu wezmę. No, patrz, jak to będzie. To tak, wiesz, to tak, no to nie jest za dużo, to co tam... O, tu stanę. To i dobrze. Albo tam stanę. To i będzie dobrze. Dobra, stoję tu. Ty, a to ty tam nie chcesz wracać? To jak ja pracowałem w Olexie, to oni nie mają kontraktu tak więcej. A. Teraz wszystkie te kontrakty poszły do Polaków. No. I Olex stracił ten kontrakt. A. Bo on wziął... A to dobra robota była, dobre pieniądze, nie? Ale wiesz, ja byłem zmęczony już. Aha. Ja byłem za dużo. Za dużo jedzenia, nie? Nie, za dużo pracy. Ona jest ciężka. Ciężka? Bo tutaj jest trochę lżej u tego, tu, czy nie? Tutaj, no czasami. Tutaj to jest śmiech. Tu nie ma pracy. Tu jest śmiech. Ja to mówię tak. To jest śmiech. Jak ty masz ten globus? To jest bardzo wysokie standardy. Czyli? Autobus czysty. Ty każdy dzień myjesz autobus. Ze środku, wszystko. I tutaj. Ojej! Ty masz tam co robić, ale za to tobie płacą. Ale ja nie myłem każdy dzień. Z tej strony. Z środku zawsze czysto. Wszystkie szyby tu są czyste. I teraz jak ja widzę brudny autobus każdy raz. Tak, problem. Ty, ja go wyłączę na razie, nie? Czekaj, mam ten, wciśnięty ten. Jeden raz to tak w Bergenu było, jedna kobieta przychodzi i no. Mówi, twój autobus jest niemyty. Z pasażerów, tak? To jest myty, jak? Ale ona pasażer była. Tak, ona przychodzi koło hotelu z rania, my już jedziemy. Ale ona gajdka była? Gajd? Nie, po prostu. Zwykły człowiek. Tak? Bo wszystkie gadają na angielskim. Każdy do tobie idzie pogadać. Ty masz cały czas być... Gadać z nimi, tiu. Aha, wszystko przynieś, tak. Podaj. No ja tak nie robiłem. Halo! Ja wimo wente... Nie, kanszę wetika. Oysten eller hanskal kjore wetike. Men vi wente for Oysten hanskal komem... Ja. Med andre buss. Men du skal kjøre halv fem, riktig? Ja, jeg så... tenkte det var litt tidlig. Ja, nei, vi bare kom fordi jeg må bytte buss, så jeg vet ikke, venter okay. For Øystein. Ok. Så, ja. Perfekt. Tog du engelsk? Yes. Yes, if you want a coffee or a waffle or something, we are upstairs there, so just show yourself. It's more warm. Tusen tak, thank you! Idziemy na kawę? Pójdę. No to chodź, zamykamy dziada? Za chwilę. Za chwilę, dobra.